Właśnie ja już miałem ten przedsmak i byłem pod wrażeniem na reprezentacji, kiedy kibice zawitali, no ale teraz jakby jest fajnie, jest super i co cieszy, ale już na mnie takie wrażenia to nie robi, bo już jakby tą przerwę jakby zastopowałem reprezentacją, ale na pewno cieszy to, że kibice pojawili się dużo, inaczej dużo lepiej się gra, jest więcej emocji. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę sportu bez kibiców, bo no tak dziwnie to rok temu było. Za szybko oddaliśmy tego trzeciego seta, za dużą przewagę sobie wypracowali przeciwnicy, a no ciężko się goni przeciwnika. Staraliśmy się to zrobić. Nie udało się, ważne, że są 3 punkty na naszą koledzie na pierwszy mecz w lidze. To też nie jest łatwy jakiś tam psychicznie mecz, bo jest to po dłuższej przerwie z kibicami, więc też inaczej się na to patrzy, są oczekiwania kibiców klubu na to, że przyjedzie mistrz Polski i łatwo ogra Beniaminka. Tak naprawdę chłopaki z Lublina ci naprawdę fajnie grali i wydaje mi się, że ten trzeci set zasłużenie wygrali, no bo my gdzieś tam zaspaliśmy, myśleliśmy może, że to spotkanie już się samo wygra, to tak nigdy nie jest, jak dobrze wiemy. Mamy na pewno mocną drużynę, która może bić o najwyższe cele w tej lidze i na tym się skupmy. Gdzie mamy lepsze pozycje niż w tamtym roku, gdzie słabsze, wydaje mi się, że pomińmy to. Wszyscy tutaj, którzy są to klasowi zawodnicy światowej klasy i każdy w danym momencie może być na boisku i prezentować wysoki poziom. I na tym się skupmy, żeby trenować, żeby się jeszcze dotrzeć z chłopakami, bo tak jak wspomniałeś, było dużo zmian. I naprawdę na pewno nie jestem jakiś mega zmartwiony, tylko bardzo optymistycznie patrzę na to, jak możemy się prezentować. Nawet jakbym chciał powiedzieć, że wszystko było pod kontrolą i cały czas wszystko w naszych rękach, to gołym okiem było widać, że nie, że ten trzeci set trochę przespaliśmy na początku i później zespół z Lublina się rozkręcił, bo naprawdę grali kapitalną siatkówkę, bronili, asekurowali, atakowali i było ciężko, ale powoli, małymi kroczkami wróciliśmy do swojej gry i czwarty set to już pod nasze dyktando. Każdy dzień, każdy trening, każdy mecz to będzie tylko na plus dla każdego z nas, ale z drugiej strony spotkali się wielcy zawodnicy, którzy mają bardzo duże umiejętności, więc myślę, że od początku pokazaliśmy dzisiaj, że jesteśmy w stanie na naprawdę dobrym poziomie grać w siatkówkę, a to, co wytrenujemy, to, co złapiemy tego zgrania między sobą, to tylko im plus i miejmy nadzieję, że będzie to szło w dobrą stronę. Lublin pokazał, że ma niesamowity potencjał. Mam nadzieję, że taka ilość kibiców będzie nam towarzyszyła na każdym meczu. Było ich słychać. Przez tamten rok nie mieliśmy okazji w ogóle grać z kibicami, nie wiedzieliśmy się czego możemy się spodziewać, ale dzisiaj przy piłce setowej w trzecim secie no już w uszach zadudniło naprawdę od tego krzyku kibiców. Mistrz Polski nie przyjechał tutaj po swoje zabiera, pokazał nam gdzie nasze miejsce, że no, nikt tutaj łatwo punktów nie odda. Nasza gra no, musi ulec poprawie, bo mieliśmy swoje szanse. Za dużo jeszcze się nam pojawia, że tak powiem, pomyłek w zgraniu i jak to dopracujemy, to myślę, że będzie znacznie lepiej.